No dobra, zobaczmy, co tam słychać w internecie. Rolnik szuka żony 2. Krystyna z programu wie, że lesbijski ślub, proszę. Nowy komentarz! Piotrek Boży, oglądam cię przy sraniu tylko dlatego, żeby zrobić to na telefonie bez adblocka, pozdro. O proszę, to wydaje pewną myśl. No więc to będzie recenzja bez spoilerowa. Aż dam ocenę, ostrzegam i wtedy będzie spoilerowa. Nie, to głupie. Ale może bym go pozdrowił, bo to w sumie było miłe. Nie, jbrzok! Czemu ja ocenzurowałem własne myśli? Pi *dda. Pi *dda. Pi *dda. Pi *dda. Ale dziwny dzień. Nie no, dzisiaj to chyba robię bez wstępu. No, bez wstępu. Terminator Dark Fate. Czyli Terminator mroczne przeznaczenie. To film w reżyserii Tima Millera, znanego z Deadpool'a, który opowiada nam dalszą część przygód Terminatorów i ludzi w świecie, gdzie w przyszłości ciągle dochodzi do tej cholernej apokalipsy, w której roboty przejmują w ten czy inny sposób władzę i wysyłają w przeszłość cyborgi mające za zadanie zabić kogoś, kto pewnego dnia będzie tworzył ruch oporu czy tam coś. Dobra, nie wiem czego to jest kwestia, ale pomimo tego, że ten film żeruje jak diabli na nostalgii, nie tworząc nic nowego i kreatywnego. Jest curnów i głupot, których no, no nie da się obronić. Nie da. I tak mi się podobał. Nie wiem czy to jest kwestia jakichś obniżonych do dna oczekiwań pod poprzednim Genesis, które było kijowe naprawdę, ale no ja się dobrze bawiłem. To nawet były szybkie dwie godziny w kinie, tylko że jest to prawdziwy film Akcji odmurzdżac przez duże O. Coś, do czego aspirowało ostatnimi czasy wiele filmów typu Jemmy Nyman, żeby daleko nie sięgać ten, gdzie sklonowali Willa Smitha. Czyli tak, moi drodzy, jest bardzo głupio i o tym sobie pogadamy w części spoilerowej, bo tutaj są no, spoilery praktycznie od pierwszej sceny, ale mamy na tyle dużo nieźle nagranej akcji, bo mówię, zdecydowanie jest film akcji, że całkiem spoko i przyjemnie się go ogląda. I serio, aż sam sobie nie wierzę, ale jestem pozytywnie zaskoczony. Kto by pomyślał, odszczekuje swoje słowa, przewidywałem, że to będzie kompletna klapa. I w sumie to najlepszym elementem filmu jest Grace, grana przez Mackenzie Davis, którą uwielbiam już od czasów Blade Renera 2049, tam w kilku małych rolach ją widziałem. Generalnie nie tylko, że bardzo dobrze gra, bardzo fajną postać stworzyła, ale jest jedynym kreatywnym elementem tego filmu. No bo ona gra nie wiem, to już chyba nie będzie spoiler, bo to już bez przesady jest w zwiastunach. Ona gra, zresztą kogo to obchodzi w ogóle? Człowieka, który został ulepszony. Takiego pół człowieka, pół cyborga. Wiem, że było coś takiego w tej serii, właśnie w, chyba w Salvation, tym co się działo w przyszłości, ale generalnie jest to względnie nowy koncept. Jako jedyny. Ponieważ cała Kuźwa, reszta, to są te same cztery składniki, co były w każdej części, czyli mamy jakiegoś przyszłego przywódcę ruchu oporu, czy tam kogoś ważnego z jakiegoś powodu, mamy Arnolda, mamy Sarę Connor, cofają się, mamy jakiegoś lepszego robota i... No, kuźwa już to widzieliśmy, no naprawdę, to jest najbardziej odgrzewany kotlet, jaki może być. Mało tego, ten film wyciąga rozdział z serii Halloween, serii gwiezdnych wojen i przebudzenia mocy, dosłownie robiąc prawie reboot. W tym momencie te dwa filmu drugiego. I ten motyw cyberpunkowy, tej ulepszonej kobiety z przyszłości, jest jak powiew świeżego powietrza, pomimo że niczym w oryginalnym świecie kina nie jest. No bo reszta aktorów to no to są no wraca i Linda Hamilton, która podobnie jak w Halloween i podobnie jak w Gwiezdnych Wojnach, tam Jamie Lee Curtis, a tutaj, jak się nazywa, Princess Leia, Kerry Fisher, która zmarła, podobnie jak ona zresztą, ma też przepity głos tutaj. Po 60 latach robi dokładnie to samo, co robi ja w pierwszym filmie, co generalnie pokazuje, że jej bohaterka nigdzie się nie posunęła. Przepraszam, w drugim filmie, bo między pierwszym a drugim była tutaj przemiana, a potem już po prostu jest badasem, który lubi givery i nawiedzonym, prawda, takim frikiem przetrwania. No ale no cóż, wraca. Mamy też Arnolda, który po raz 17 robi to samo. Obydwoje mają razem 350 lat i wciąż grają te same nudne już odgrzewane kotlety role. Zresztą w ogóle uzasadnienie, dla którego Arnold w ogóle jest w tym filmie i to, co jakby dzieje się z jego postacią, nie spoilerując na razie, to jedna z najgłupszych rzeczy, jakie w życiu słyszałem się. To w ogóle to ja, ja w filmie, ja nie wierzyłem, że ja widzę to na ekranie. To było bardzo śmieszne dzięki temu, bo to było tak idiotyczne, że dosłownie scenarzyści, cała ta zbieranina, która tutaj jest Kilkunastu, całych tych 50 scenarzystów dosłownie stwierdzili, że fuck it. Arnold będzie w filmie, wyjaśnienie nie jest istotne, mimo że kompletnie nie ma sensu. I dla mnie to wszystko jest problem, ponieważ sceny akcji dzięki Timowi Millerowi, reżyserowi Deadpool'a, właśnie są na tyle kompetentnie zrobione. Budżet filmu i efekty są na tyle dobre, bo momentami są fantastyczne, momentami przeciętne, ale w większości są bardzo dobre. Aktorzy, wszyscy ci wymienieni, są bardzo dobrze. Czemu by nie wziąć tych pieniędzy, tego talentu z za kamery aktorskiego, reżyserskiego i tak dalej, i tak dalej, i nie stworzyć czegoś nowego, wynająć jakiegoś, albo już wziąć gotowy projekt jakiegoś filmu science fiction i zrobić coś, co nie bazuje tanio na nostalgii, żeby ten Arnold wracał 17 raz i mówił, I'll be back, na co mam ochotę powiedzieć, Please don't be back. Ale nie, po co coś nowego, skoro możemy tanio ściągnąć ludzi do kin, ponieważ są fanami genialnej pierwszej i drugiej części. A tutaj mamy po raz kolejny dokładnie to samą fabułę z cofaniem się w czasie, by kogoś zabić, łamane na uratować, bo w przyszłości jak coś, bla 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 bla. Po co to wszystko? Po co? Szczególnie, że to, co tutaj się dzieje, jak się nad tym zastanowić chwilę dłużej, nie ma sensu, ponieważ to, co działało w latach 80., kiedy Arnold musiał podejść do budki telefonicznej i sprawdzić w książce, gdzie mieszka Sarah Connor, to było urocze, to było powiedzmy innowacyjne, to było science fiction. Teraz, w dzisiejszych czasach internetu, jakichś popieprzonych technologii, latających wszędzie dronów, no wiecie, tego wszystkiego to jest idiotyczne, że jakiś tam Skynet czy inne badziewie z przyszłości wysyła jakiegoś robocika, który ma czerwone oczy i w zasadzie to technologia jest na poziomie podróży w czasie, jakiegoś takiego materializowania się płynnego metalu i wszystkich tych innych popieprzonych, niezniszczalnych rzeczy, ale ostatecznie wszystko się sprowadza do tego, że swój cel nowy, najnowszy, popieprzony terminator musi pociąć ręką, którą zamienia w nóż. Trochę to głupie, nie? Już nic nie mówiąc o tym, że mogliby po prostu się cofnąć ten, jakieś te roboty w czasie, o nie wiem, tam, milion lat i stworzyć sobie na ziemi i raj dla siebie, cokolwiek tam se chcą, tak? Czasu im nie brakuje, bo są nieśmiertelne. Więc mogłyby wszystko zbudować od zera, albo. No wiecie, no, no to po prostu ten film nie ma sensu. Oczywiście, powiecie, czepiam się, to miało być odmurzacz. Dobrze, dobrze, niech będzie odmurzacz, ale mam prawo się czepiać, bo to jest idiotyczne i zamiast zrobić jakiś nowy film w 2019 roku, który ma sens, ponieważ będzie jakby z, ze współczesnym myśleniem, będzie to science fiction, to nie, bierzemy coś, co było urocze i nowe w 80-tych latach i teraz odgrzewamy to, co nie do końca pasuje do dzisiejszych. Mówię, ten film jest ratowany przez sceny akcji, aczkolwiek nawet tutaj nie jest moim zdaniem perfekcyjnie, ponieważ w jednej z nich, takiej, w której bierze udział samolot powietrzu, tak? Hammer, samochód, tama, woda, mówię tym co znają. Złapałem się na tym, że po prostu odpłynąłem. Po czym jak się wybudziłem, miałem po minucie takie o Jezu, dobra, scena akcji, wszystko miga i tak dalej. Zacząłem myśleć o tym, że jutro, czy dzisiaj w recenzji powiem o tym, że o, odpłynąłem, ten wizualny hałas mnie, o fuck, znowu usnąłem. Ale generalnie na początku filmu scena akcji, w środku i na końcu, to jest jedna wielka scena akcji w sumie, całkiem nieźle trzymają w napięciu, mają fajne, ciekawe momenty choreografii, no generalnie są dobrze nagrane, że widać akcję, nie ma jakiegoś popieprzonego szejkika, Także i efekty są... No, wiecie, czasem jest taki element, że jakiś tam robot dziwnie szybko się porusza i to wygląda tak nieludzko, tak dziwnie. Widać, że ta animacja ruchu nie jest aż tak dobra, jak powinna być, ale generalnie wyglądają bardzo dobrze. Więc tym z Was, co chcą odmurzacza przez duże O, który dobrze się ogląda, bo to tylko film akcji, ja myślę, że mogę polecić. Aczkolwiek, no... Wybaczcie, że od filmów wymagam więcej. <grystanie> Jak taki filmowy dupek. Powie jeszcze kawę. Nie, czy to jest z samym paluszkiem. Najnudniejszą postacią jest główna bohaterka, czyli Dani, z jakże subtelnym komentarzem społecznym w trakcie prezydentury Trumpa. Nowym Jezusem w przyszłości racującym ludzkość w momencie wojny z maszynami jest Meksykanka. <grystanie> I nie przeszkadza mi to wcale, żeby nie było, jako taki social komentarzy. tylko mówię, że to jest wszystko grubymi nićmi szyte. Zresztą jej postać praktycznie nic nie odnosi do filmu, bo to jest po prostu miks Sary Connor i Johna Connora z pierwszych dwóch filmów. Nic nowego, nic ciekawego. No i słuchajcie, ja zawsze powtarzam, że jeśli film jest dobry, to jest dobry. Może być tym odgrzewanym kotletem, ale no ile jeszcze starych, tych co kochamy, filmów czy serii filmowych będziemy oglądać na zasadzie Stuletni Danny Glover o lasce będzie biegał przed predatorem, uciekał, no i wpadnie na Arnolda, tak? Sigourney Weaver na wózku z aparatem tlenowym i znowu trzeba tego obcego wywalić w kosmos. No dobra, ponarzekałem trochę, ale naprawdę, generalnie dobrze się bawiłem w kinie i to jest jeden z tych odmurzaczy, którym mogę polecić jako dobry film akcji. Wstanie do mnie 6 na 10. No mam mieszane uczucia, ponieważ naprawdę spodziewałem się po ostatnim tym głównie Genesis takiego badziewia, że miałem oczekiwania na poziomie 0. Spodziewałem się 2 na 10, więc może też dlatego mam taką opinię, no ale. Sam nie wiem. Słuchajcie, sam nie wiem, bo po prostu. Z zasady drażni mnie to, że lecąc na naszej nostalgii wygrzebują z ziemi to, co było kiedyś fajne i próbują po prostu, nie, nie, nie kreują nic nowego. To mnie denerwuje, a mogę się założyć, że w tym pieprzonym Hollywoodzie, na całym świecie zresztą, ale w samym tym Los Angeles mają pewnie setkę scenarzystów, którzy mają w kieszeni scenariusz science fiction, który pewnie byłby dobry, może byłby nowym predatoro obco terminatorem czymś co za 20 lat będziemy mówić o 2020 powstał tam Sreminator i był świetny, nie? Przecież no, przecież to nie, powiedzcie mi, że ludzie nie mają talentu do pisania scenariusza, tylko trzeba zaryzykować. A oni wolą wziąć Terminator, Mroczne Przeznaczenie, Terminator 20, po Apokalipsie, Terminator 34, Apokalipsa jeszcze nie nadeszła, no już... Ile można? Nawet jeśli film jest niezły, no ale ile można? Wchodząc w spoilery, uczciwie ostrzegam, a, tutaj jest to spojlerować, już mam takie wrażenie, że, by mi ktoś to wszystko powiedział przed filmem, to, no, w ogóle, gówno mi to wszystko obchodzi tak naprawdę. W sensie, że, ale twisty. John Connor w pierwszej scenie filmu ginie. A jako, że świeżo obejrzałem przed tym jedynkę i dwójkę, z ogromną przyjemnością, uwielbiam te filmy. Wychowałem się na nich, podobnie jak na serii Predatora czy Obcego. Świeżo po T2, gdzie, czy T2, gdzie, John ucieka z matką i generalnie przyszłość jest ocalona, wygraliśmy i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle. Wszystko poszło na marne, bo tutaj w pierwszej scenie Arnold wychodzi i robi piw paf. Wielkie fuck you dla fanów oryginalnej serii, tak? No i dodatkowo pojawiają się takie pytania, w sensie ca cała ta historia nie ma sensu, że Skynet wysyłał Terminatorów w różne okresy w czasie, zamiast, znaczy punkty, tak? Zamiast wysłać, nie wiem, pięciu naraz przeciwko... No. Reeves by se na pewno poradził, tak? Ten terminator chcecie zabić. Come with me if you want to live. Drugi terminator, ramię. <grystanie> Nie, lepiej ich rozrzucić w czasie, a whatever. I teraz, klub programu. Uzasadnienie Arnolda w tym filmie jako tego dobrego jest takie, że po zabiciu Johna, założył rodzinę i zaczął normalnie żyć jako Karl, człowiek sprzedający zasłony. <grystanie> Wait, what? Yeah, that is so. No, just to ask you a question, to try to get you to go back to 1 and remind you of the words of the rivser. Listen and understand that Terminator is out there. It can't be bargained with. It can't be reasoned with. It doesn't feel pity, or remorse, or fear, and it absolutely will not stop ever until you are dead. No, so it's either like he just said. Albo terminator może wyhodować sumienie i wszystko i żyć sobie normalnie, będąc fajnym, śmiesznym tatusiem w platonicznym związku, wychowując syna. Gdzieś tutaj w ogóle leży kapitalny serial, jak śledzimy tego Arnolda, próbującego przejść przez życie tego terminatora. Odwozi syna do szkoły i I'll be back. <laughs> jest albo lepiej, jakby miał córkę i nie daje jej randkować. Przychodzi chłopaka: Who is it? Don't go with him, John! Let's go to the cinema. I'll go with you to the party. I will protect you. Hasta la vista. Nie, wiem, że go słabo robię, ale komediowe złoto tutaj leży na stole, jakby coś takiego zrobili. No i oczywiście spoko, możemy przyjąć na to filmie oko, film wie, że jest głupi. No ale wiecie, no zresztą nie mamy wyboru, ale no... Nie mówcie mi, że nie mogę pokręcić głową i ponarzekać. Bo jak mi powiecie, że ten film się wam super podobał, film akcji, odmurzacz i tak dalej, nie ma problemu. Ale jak ktoś mi powie, że to było mądre, miało sens i tak dalej, i tak dalej, to mam tylko propozycję, żebyście wzięli rozpęd i sprawdzili, czy przewidziecie głową ścianę. I para osób pytało mnie o mój ewentualny ranking tej serii. Sprawa jest bardzo prosta. Najlepszy jest dla mnie. T2, tuż zanim T1, to są dwa kapitalne filmy science fiction akcji. Jeden jest bardziej niskobudżetowy i uroczy, zapoczątkowujący tę serię. Drugi już kopiący tyłki efekciarstwem lat 90. Obydwa uwielbiam, no obydwu się wychowałem, tak jak mówiłem, znam na pamięć tak itd., itd. Potem dałbym na razie na równi. Ten film, Salvation i te trzy, ponieważ ten jest, mówię, no 6 na 10 niezły, a tamtych dwóch po prostu nie pamiętam, dawno nie oglądałem i, jakby, wiecie, nie chcę ich źle ocenić czy skrzywdzić, no ale nawet nie mam ochoty do nich wracać. Wiem, że na końcu jest Genesis, który jest moim zdaniem głównym. I myślę, że jestem bardzo mało oryginalny. Myślę, że ten ranking się pokrywa większości, jakby z większością. Czyli pierwsze dwa kultowe, potem meh, spokojnie, jeśli ktoś wam na przykład powie, że Salvation, było ciekawe, nowe w przyszłości, zadajcie, to... Nie, nie, nie zabrania, żeby komuś się podobało. Może kiedyś obejrzę i powiem, oczywiście rzeczywiście nie był taki zły, ale generalnie dla mnie są pierwsze dwa, potem mech, Genesis to gówno. Prosta sprawa. Ja tylko mówię, że wolałbym coś nowego i świeżego zamiast odgrzewanego kotleta, który bazuje na nostalgii, żeby wyciągnąć hajs za bilety, bla, bla, bla. Słyszeliście ten tekst ode mnie wiele razy. A, <laughs> i muszę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo Mackenzie Davis, ta, co gra tam kobietę z przyszłości ulepszoną, ma bardzo fajny motyw tego, że w trakcie filmu nie jest niezniszczalna. To jest super, ponieważ ta seria cierpi z powodu tego, że walą do tych terminatorów z bazu, i one zaraz się podnoszą i to jest takie. Jak budować napięcie, skoro wszyscy są niezniszczalni, główny bohater też nie umiera i tak dalej. Ta Mackenzie Davis, znaczy ta jej postać jest jak najbardziej zniszczalna. Potrzebuje w trakcie filmu leków, robi się ranna, wyczerpana, bomba. To jest super. Ale znowu ten Ref 9, jakkolwiek się nazywa ten robot z przyszłości zły. Znowu praktycznie niezniszczalny, a nasi bohaterowie praktycznie to samo. Linda Hamilton, znaczy Sara Connor i ta Dani, czyli ta główna dudna Meksykanka, której już możemy zapomnieć, mają momenty w tym filmie, jak tam spadają z tym hamerem z powietrza, pod wodą, wszystko. Słuchajcie, panowie scenarzyści, uderzyliście się kiedyś małem palcem w ścianę? Albo zahaczyliście barkiem o szafę, idąc z prędkością kilometra na godzinę. Ja wam radzę, to, to... A <grywia> Szczególnie jak piszecie panią Sarę Connor, która ma 700 tysięcy lat. W tym wieku wystarczyłoby ją popchnąć, by se biodro złamała i... Goodbye, arrivederci, hasta la vista, biodro. I znowu, powiecie, że się czepiam. I macie rację. Dobra, dzięki bardzo za uwagę, czekam na wasze opinie, wasze rankingi tej całej serii, jeśli macie na nie ochotę. I do zobaczenia w kolejnym, ponarzekajmy o filmach.